Jak poradzić sobie z wzdęciami, wiatrami, grzmotami? Dowiecie się Państwo na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, medycynie ogólnej, medycynie bólu i w akupunkturze. Druga część moich wywodów na temat zespołu nadwrażliwego jelita. Już jak sobie z tymi rzeczami poradzić? Musimy wiedzieć, jakie substancje odżywcze powodują wzdęcia. To jest fasola, kapusta, jabłka i ich sok, ponieważ one zawierają więcej fruktozy. Winogrona przede wszystkim, to jest ananasy, też duża ilość cukrów. Śliwki suszone. Woda z gazem naturalnie, bo w ten sposób jeszcze dochodzi do tego ten dwutlenek węgla. Tak samo i w piwie też mamy sporo tego. No i guma do żucia. Dlaczego guma do żucia? Bo tam jest sorbit, a sorbit znowu jest zakłóca. Już mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Resorpcję fruktozy. Procesy trawienne. Musimy wiedzieć, że w jelicie znajduje się około 400 różnych bakterii. 400 różnych gatunków bakterii. A każde podanie antybiotyku, które jest no niekiedy niezupełnie konieczne, zmienia to wszystko i ta flora bakteryjna musi być znowu mozolnie odbudowywana. Jeżeli wyeliminujemy pewne bakterie, to wówczas pozostają grzyby, drożdże i inne bakterie, które nie są tak ważne czy takie istotne w procesach trwawienia i mamy te problemy. Możemy w takiej sytuacji podać tak zwane probiotyka. Są bakterie, są takie małe buteleczki, wygląda to jak mleko czy maślanka, ale zawierają one Lactobacillus acidophilus i bifidum. W ten sposób można pomóc tej florze bakteryjnej w jelicie zregenerować się. Co jest ważne? Ruch, poruszanie się, chodzenie, bieganie. To co kto może, ja znam osoby, które wychodząc na spacerek zabierają powiedzmy chusteczki do nosa w razie czego. Bo sam ruch, samo poruszanie się powoduje, wzmaga perystaltykę i poprawia trawienie. Troszeczkę luzu, który no, próbuję w tych moich wideo ten luz spropagować. Ale jeżeli tego luzu nie ma, jeżeli jest dużo stresu, to można się zastanowić, czy nie pójść na kurs progresywnego rozluźniania się, według niejakiego pana Jacobsona, z kontrolą oddechu, z relaksacją. Istnieją też terapie komplementarne. Jednym z takich z tych możliwości daje akupunktura, gdzie przez wprowadzenie igieł czy nagrzanie przy pomocy moksa, można wpłynąć na, jak mówią to Chińczycy, to jest pewien rodzaj wiedza, którą trzeba po prostu patrzeć jako zupełnie coś innego niż medycyna, że na krążenie tej energii po meridianach można wpłynąć przez nakłuwanie pewnych meridianów czy punktów na meridianach. To są przede wszystkim meridiany żołądka, śledziony i trzustki, tak? I tu można próbować poprawy. Są też masaże stref refleksowych na stopach na przykład albo na rękach. Płukanie jelita, to się nazywa kolonhydroterapia. Joga, transcendentalna medytacja, to są różne medytacje, za dużo na ten temat nie wiem, ale są kursy i to też podobno ma wpływać pozytywnie
na objawy. Rozmawiać na ten temat z innymi. Są tak zwane grupy pomocy wzajemnej, gdzie zbierają się ludzie, którzy cierpią na pewne, na te same choroby i oni próbują sobie to wszystko wytłumaczyć, powiedzieć, co pomaga, co nie pomaga, jakie zachowania są konieczne. Są też leki ziołowe, też już probioty, kiedy mówiłem, a na przykład olej z mięty ma mieć dobre znaczenie. Mleko sojowe, jeżeli nie ma nietolerancji soi. Herbatki ziołowe najróżniejszego pochodzenia. Kleiki pszeniczne albo kleiki owsiane. Czasem propaguje się aloe vera, tutaj vera to jest nie bardzo, przeprowadzone badania nie bardzo potwierdzają skuteczność terapii tego leku. Pytanie, podawać środki przeczyszczające, jeżeli są częste zatwardzenia. Nie radziłbym. Lepiej spróbować więcej spożywać substancji balastowych, więcej pić i więcej ruchu. Ten ruch jest najgorszy, bo my siedzimy w biurze, siedzimy gdziekolwiek. To siedzenie jest rzeczywiście głównym zajęciem, a ruchu jest mało. Są środki pęczniejące, na przykład, które ściągają wodę i zwiększają masę stolca. Do nich należy na przykład psyllium albo mukofalk. Jest laksancje osmotyczne, to znaczy na przykład mowikol, który też wciąga wodę do jelita i zwiększa objętość stolca. Substancje stymulujące, jakieś dulkolaksy, lepiej ich nie używać. One powodują intensywne obkurczenie się ściany jelita i to jest odczuwalne, powiedzmy w ten sposób. Środki przeciwbólowe są w sumie trzy takie środki, które mogę polecić, jeżeli rzeczywiście jako sytuacje w sytuacjach awaryjnych, to są nowalgina, działa rozkurczająco i przeciwbólowo jednocześnie. To jest środek, się nazywa metamizol, ale znany jest najbardziej pod mianem nowalginy. I buskopan. Buskopan jest często też połączony z paracetamolem jako środek przeciwbólowy i rozkurczający. Można je jedno i drugie podać w postaci czopków albo w postaci kropli, chyba tylko nowalginę jako krople. Wzdęcia, jeżeli one dominują, mamy taki iberogaz, to są kropelki z różnych substancji roślinnych, albo lefax jako tabletki do żucia, które też powoduje zmniejszenie wzdęć, powiedzmy w ten sposób. Właściwe leczenie już z lekarzem, bo to wszystko, co powiedziałem, to można nabyć bez recepty. Te substancje, te leki, w zależności od tym, jaki objaw dominuje, prawda? Ale z przepisu lekarza podaje się prokinetyka, to jest tak zwany rezolor i sekretagoga, które wzmagają sekrecję, więcej wody i powodują w ten sposób nasilają perystaltykę. Niekiedy konieczne przy dużym stresie, przy dużych obciążeniu psychicznym, nawet środki antydepresyjne są polecane. Tutaj są trycykliczne środki antydepresyjne, jak amitryptylina, imipramina. Są nowsze środki, takie jak fluoksetyna, który podaje się tylko przy zaparciach. Tak, terapia zachowaniowa mówi o tym, jak zachowywać, zrozumieć przede wszystkim to, co się dzieje w ustroju i odpowiednio swoje zachowanie do tego dopasować. Ustalić pewne cele, jakie chcemy osiągnąć. Prowadzić odpowiedni, powiedzmy, pamiętnik jakby, co jedliśmy, jakie objawy wystąpiły, jakie było wypróżnienie, jakie
jakie było samopoczucie w tej sytuacji. Zidentyfikować negatywne elementy, które mają na nas wpływ i poznać, jak się z nimi obchodzić. To jest ważne, że to jest program długoterminowy i ta terapia zachowaniowa, kognitywno-zachowaniowa, można przeprowadzać u różnych psychoterapeutów na przykład, którzy są w tym temacie wyspecjalizowani. Ważne jest też, żeby ten psychoterapeuta, którego wymieniamy, był akceptowany przez nas. Czasem jest tak, że ta osobowość tego psychoterapeuty nie wzbudza w nas zaufania i to jest, bo wtedy nie możemy temu psychoterapeucie się zwierzyć, jak stres, jakie emocjonalne obciążenia wpływają na nasz nerwowy jelito. Jedną z technik, które stosuje się również, jest hipnoza. To znaczy hipnoza służy tutaj przede wszystkim według metody Miltona Eriksona na ustalenie pewnych rzeczy, które są w naszej podświadomości, które trzeba wydobyć na wierzch i wtedy możemy sobie zdać sprawę, co spowodowało tego rodzaju problemy. Ważne jest nie dać się pod żadnym pozorem zoperowywać. Operacje pogarszają tylko. Jaka jest strategia walki przeciw tym dolegliwościom? Co przeszkadza najbardziej? Są to wzdęcia, czy też nagłe parcia na stole, czy problemy w ogóle z oddawaniem stolca? Ważne jest, żeby uświadomić sobie, że to nie jest niebezpieczna choroba, ale uciążliwa. No, brzyda trochę. Co wywołuje objawy? Skojarzy sobie troszeczkę detektywistycznej pracy. Spróbować zmiany sposobu odżywiania się na więcej roślinną, więcej błonnika, więcej substancji balasowej. Co w nas, co wywołuje stres w nas? Jakie sytuacje? W jaki sposób możemy tych sytuacji unikać albo jak z nimi sobie dać radę? Zaplanować sobie odpowiednie ruch, odpowiedni sport. Oczywiście ja nie będę biegał teraz maratonu, ale dość szybkim krokiem, czy bieg, czyli nie, chód na ileś tam kilometrów może już być lepszy, naturalnie niewyczynowy. Sposoby odprężenia się, w jaki sposób możemy wejść na luz, porozmawiać z innymi, właśnie w tych grupach samopomocnych. Jakie działania komplementarne możemy zastosować, o których właśnie już mówiłem. No i naturalnie wespół w zespół, czyli czasem trzeba kilka multimodalnie podejść do problemu, żeby go stracić. Ogólnie można powiedzieć, że substancje balastowe w niektórych przypadkach mogą nasilić dolegliwości, czyli musimy tu różnicować. Przy tych dolegliwościach takie, jeżeli mamy na przykład problemy ze stolcem, że z zaparciami substancje balastowe, co najmniej 2 litry płynów dodatkowo, to znaczy mierzymy z pokarmem sporo płynów, ale to trzeba jeszcze dalej. Wyjątkowo środki przeczyszczające. Jaki schemat używania toalety? Iść wtedy, kiedy jest parcie na stolec i tylko, a nie bo godzina 16 czy 18, a ja zawsze o tej godzinie idę. Tylko jedna minuta powinna wystarczyć, żeby pójść ze stolcem na toaletę. Nie wstrzymywać wiatrów. No można je te wiatry gdzieś tam indziej uwolnić niż w grupie osób czy przy stole świątecznym. Częściej poruszać się. No i taki wierszyk sobie przypomina, co moja babcia mówiła. Jeśli brzuszek boli, jest i na to rada, musi wypić kubek wody i potem na piec siada. I tak długo siedzi na kominie, aż się woda w nim zagrzeje. To ból minie.
czyli ciepłe okłady na brzuch, na przykład z tych takich poduszek innych. To jest czasem rzeczywiście detektywistyczna robota, poszukać objawów, szukać, co pomaga. Musimy samemu sobie z tym poradzić, połączyć to ze zdarzeniami w naszym życiu, co spotkanie z kimś tam, co, z kim mamy sprawy konfliktowe i tak dalej. Czy jest związek z pokarmami, czy można zaprowadzić właśnie ten pamiętnik, o których już też wspomniałem, jakie lekarstwa pomagają z tych właśnie takich wolnej sprzedaży. Jeśli chodzi o internet, to muszę powiedzieć, że jest internet medyczny, ja próbuję tego rodzaju internet Państwu dać do dyspozycji. Jest indywidualny, gdzie to są te Instagramy, gdzie panie czy panowie mówią, jaki jestem ładny, jak to jestem perwersyjny, jakie to jestem kobieta, a mam brodę i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo, pełno, aż czasem no, nieprzyjemnie oglądać coś takiego. Ale przede wszystkim internet reklamowy. Także ta bezinteresowność za tymi programami, które Państwo wiecie, trzeba zawsze sobie postawić znak zapytania, czy są to produkty jakieś, które my właśnie chcemy w ten sposób nakręcić, czy są to książki, które są napisane przez tych czy innych braci, którzy z tego dobrze żyją i w sposób kontrowersyjny. Ja nie mówię, że nierzeczowy, ale zawsze jakieś tam z tyłu są interesy własne i o tym powinniśmy pamiętać. Myślę, że Państwu ta seria opowiadań o nadwrażliwym jelicie troszeczkę pomogła. Jeśli tak, to przekażcie te informacje do swoich znajomych, do swoich przyjaciół. Ciekaw jestem Waszych opinii, sugestii dotyczących następnych tematów. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.